Są jakości, dobra, super. Jakość firmy Henkel, fantastycznie. Niech bot się ogarnął, jest git, także to już wiemy, to już widzimy. Super. No to teraz. Cześć, Itsuru. W jakim sensie opóźniasz robotę? Co się dzieje? Chat w oknie plus. Cześć, Shinji. Dobranoc. No w sumie ten... W Harcach Dream Drop Distance jest temat spanka intensywny, więc... Jest to rzeczą. Trafiłeś, strzeliłeś się w temat. Dobra. Cześć, Sebastianie. Dobra, przełączę sobie już ten, żeby nie było śnieżenia. Mam nadzieję, że nie będzie przynajmniej. Dim. Siema. Cześć, Dim. O, widzowie! Cześć, Luna! Dzisiaj Luna będzie z nami pisemnie, ponieważ nie może być głosowo, ale może być pisemnie, to będzie pisemnie dzisiaj. Właśnie, dzisiaj pomysł wpadłem tak dosłownie przed chwilą, jak wpadłem do domu, odpaliłem streama, zobaczyłem na twój awatar, który musiałem wygasić na dzisiaj. Zrób sobie wersję tego awatara, gdzie śpisz. Tak, drop po prostu, tak jak ten drop w harcach właśnie. Że po prostu zasnęłaś i przekazujesz kontrolę drugiej postaci. Właśnie, wszyscy, którzy dipsowali Dream Eatery, przypomnijcie mi się. Wiem, że Dim chciał Alwa, nie wiem jakiego, ale... Pewnie Dim wie i Luna pewnie wiedzą, bo to konsultowały razem. By the way, dajcie znać, czy... Lewka, dajcie znać, czy ten skwierczy dźwięk. Będzie głaskanie Benis... No pewnie, że tak. Benis XDDD będzie głaskany, słuchajcie. Słuchajcie, dobrze. Słuchajcie. Zrobimy zanim. Zanim zaczniemy. Zrobimy sobie eksperymenta. Jeden kubek magistra. Jedna butelka coli do dokończenia. Sześciorokowy. Okej. I do tego... Do tego... Gdzie ty kurwa jesteś? O! Słynny kwasek cytrynowy! No, o! O grę chodziło, a czy teraz słychać? Czy też nie słychać? Nie sły... What? Are you serious? Czekaj. Czy moje grzebanie ostatnio w ustawieniach dźwięku się do tego przyczyniły? A dajcie znać teraz, czy słychać. Okej, dobra, fantastycznie. Dobra, to już wiem co robić. Wiem co robić. Kiedy... I nie skwierczy. No słuchaj, głaskanie Beniza to jest... A zresztą... Jest... Wygodne otwarcie miało być. Delekta. Okej, jest wygodne faktycznie. Dobra. Uwaga! Kwaskujemy dzisiaj kole. Jedna łyżeczka kwasu cytrynowego.
Aura Lion, okej. Okay. Wymieszać. Cześć samuraju. Aura Lion, okej. W ogóle nasz przepis na sos vinaigre, dobre, dobre żarty. No dobra, słuchajcie, pijemy. zaraz ja będę dropował. Przez ten... Czekaj, bo przysypiałem. Łyżeczka na ile? Na kubek. Na razie kubek, testowo, bo ja nie wiem, jak się dawkuje. O kurwa. Słuchajcie. Ewidentnie czuć. Ewidentnie czuć. To jest plus, tylko muszę popracować nad proporcjami. O. Czuję się jakbym pijał. Jakbym pił sam wyciśnięty, nie wiem, kwas czy jakąś taką słodycz z żelka. Jest aż tak. Rozcień szkolką, dobry pomysł. Actually. Doleję sobie jeszcze trochę. Okej, dobra, czyli łyżeczka to jest lekki overdose. Będziemy jeszcze testować. Tak, cześć Krystian, wysypałem łyżkę kwasku do coli. Dobra. Już nie czuć coli. Cześć Dzuk. Dobra. Koniec. Koniec tego dobrego. To jeszcze zanim zrobimy cokolwiek, Czekajcie. Będę musiał teraz, nic dziwnego, że te opakowania są takie nieduże. Kwas może zabić jedną łyżeczkę. Muszę próbować trochę mniej, chyba. Ale może tak se do wody. Łyżeczkę do butelki wody. Cytrynowy kwasek. Change party. Słuchajcie. Rzucamy naszego bohatera. Do party. Jest Benis XDDD. Jest doktor Kumer również. Wiecie, co to znaczy? Trzeba się pobawić Benisem. Chodź tu, muszę cię wygłaskać. Rośnij duży. A, dobra. Hinuted już nie można. Po orzech jasność. Dobra. Nie no, farmieniem tych duszków zajmiemy się w swoim czasie. Nie chcę zajmować temu dłużej niż to jest potrzebne. Czy możemy jakieś abilitki kupić? Sylwia ma 35 link pointsów. Kupimy sobie Waking Dream. Cokolwiek to by nie było, co to jest? Super, dzięki. Dobrze wiedzieć, że mam. Fajnie.
Dawaj zawsze kwas do wody. No pamiętaj, chemiku, zawczasu nie wlewaj wody do kwasu. O, to było na odwrót, nie? Okej. Okay. Pamiętaj, młody kutasie, wlewaj wodę po kwasie. Złe. Jedyny kwas, jedyny słuszny kwas. No dzięki. Chciałbym wiedzieć, czym jest ta abilitka. Czemu ta gra jest tu pośledzona? Na dole mi się pojawi? No, co to jest? Wake up. Zoom out, zrób na to. Zrobiłem. Wiesz co, możesz sprawdzić, nie obrażę się. Co to jest? Magic Haste to mamy. Tu możemy jeszcze light screen. Gancy the Ability Shown. Co to robi? Co mnie to obchodzi, że daje mi Ability Shown? Co to robi? Okay, którędy się idzie do balonów? To mnie obchodzi teraz najbardziej. Nie, to gówno przecież nie ma balonów chyba. Co nie? Nieistotne. Cura to jest. Dobra. A doktor Kummer? Co ma doktor Kummer w swojej tej, w swojej... Ej, śpisz. No, nara, trzymaj się. Miłej walki. Strike rates. Mhm, dobra. Mamy naszą trójkę żelazną. Będziemy wymieniali Benisa na Kummera. Chyba. To mi się wydaje sensowne. Powiem wam tak, ta gra w wersji HD wygląda całkiem przyzwoicie. Wygląda naprawdę ładnie. To muszę powiedzieć, że takie... taki upgrade rozdzielczości daje naprawdę sporo. Jestem bardzo pod wrażeniem, bo to wygląda sensownie. Dla Dreamiterów, okej. Okay. Cześć, Damian. This is the dream that pierces the heavens. Slow motion jest naprawdę fajną opcją dodatkowo do naszego arsenału walki. Bo nie trzeba aż tak polegać na komendach i nie lubię za bardzo polegać na komendach, jak mam być szczery. Ja jestem przyzwyczajony do kartsowego sposobu prowadzenia walki, you know? You know. Ja... dużo atakuję tym Keyblade'em, you know? No, przestań z tym, you know, ty debilu! Boże święty. Ja już po prostu pokazałem swoją inteligencję z pierwszonym paskiem cytrynowym. Znaczy, może być tak, że po prostu przez mikrofon słyszysz się trochę inaczej. Tym niemniej i tak słuchajcie przecież bardzo dobrze, w sensie, że bardzo dobrze się ciebie słucha. Troubling Fantasy. Mówi się Final Fantasy. Ha, ha. Okej. Okay. Kwasek, tak, kwasek cytrynowy. Tak samo raju wczoraj i ogólnie na streamach czwartkowych towarzyszyć mi będzie Luna. Dzisiaj jej jest tylko tekstowo, ponieważ po prostu nie może towarzyszyć nam głosowo, ale plan jest taki, żeby była. Rozwin. Na streamie dosłownie kilka minut temu wsypałem sobie do kubka coli łyżeczkę kwasu cytrynowego. Nie był to najmądrzejszy z moich pomysłów w życiu, okej? Okay? Wait. Czemu? Bo chciałem poczuć
chciałem. Mamro, okej, okay, dobra. Na romans to zawsze się odezwę, okej? Okay? Nie, nie, już ty się o to nie martw. Doktor Kuber level 4. Yeah. Dobra. Kto ma... Jakie są poziomy? Dobre są poziomy. Czy oglądałeś Kingdom Hearts 3 Experience może? Czy inną kompilację jakąś? Czy dostajecie już... Dostawajcie wy szybciej te pointsy! No dobra, dawaj mi strike rate. Co masz dla mnie dalej? Item boost. HP boost. Sleep block. Combo plus. Kumbo plus. Time bomb. Pomiziej Sylwię. Dobrze, wedle życzenia. Gdzie jest Sylwia? Oprócz tego, że tu. Chodź tu. Nazwy są na poziomie, oczywiście. Dobra. Pomiziane. Czy doktor Kumer też chce być po... marszczony? Też. Okej, okay, dobra. Będzie walcowane. Ale brika, ale fika. Ja pierdzielę. Jak porządny kumer. A jak mu narysuje penisę na czole? Też się ucieszy. Dobrze, dobrze. Doktor Kumer's disposition has changed. Fantastycznie. Świetnie. Menu. Idź mi stąd. Okej, słuchajcie. Actually, wydaje mi się, że oprócz tego, że odwalamy jakąś kaszanę z Dreamiterami, to robimy jakieś postępy. Flow motion jest absolutnie przegięte. Jest po prostu zbyt dobre. Do poruszania się. Nie mam praktycznie ograniczeń na planszy, używając tego. Albo ja nie mam jeszcze z nimi ten. Oni nic nie są jeszcze naładowani, it's fine. I tu mamy chyba przejście dalej. Teraz sobie z niego skorzystamy. Tylko chciałbym zobaczyć, czy nie pomijam nigdzie żadnych skrzynek or something. Bo jednak skrzyneczki wszystkie chcemy mieć. Spark Dave jest trochę underwhelming, jest trochę rozczarowujący. Myślałem, że będzie trochę lepszym atakiem. Może sobie po prostu zwykły Thunder weźmiemy w to miejsce, bo dostaliśmy. Albo Strike Rate, o, to też jest rzeczą. Gdzie jest jeszcze jeden? Francuz nie ma już, dobra. Naucz się. Stonks! Tu coś jest. Światełka. Coś to za miejsce. Level up, Sylwia. Affinity up, Dr. Kumer. Fantastycznie. Sylwia powinna mi już móc dać kolejną abilitkę. Confuse. I od tego możemy teraz wyjść w trzy strony. Albo tędy po Dark Screen i Magic Boost, albo tędy po Drain Dive i dalsze fajne rzeczy. To jest Magic Haste. Ale no pewnie będziemy uzupełniać na spokojnie, co nie? Tak mi się wydaje. Sprawdzimy, jaki mamy deck. Ile klatek? Kogo ty chcesz więzić w tej animacji? Słodki Jezu. Haha! Mifuni. I może tutaj Thunder, o. Szkoda, honestly szkoda, że nie można levelować już tych komend. Jest mniej... mniej jest... takiej inicjatywy, żeby... Mniej jest powodów, żeby niektóre komendy zachowywać, mimo że są słabsze, żeby je po prostu levelować. Shield Cookie.
Dobra, to możemy już chyba iść dalej. Horny Child na urlopowiczu. Fair enough. Sorry, że nucę ten wcześniając. To jest save point. Sobie to zapiszemy. Gdzie my jesteśmy? Fountain Plaza. Jak się robiło ten? Jak się... Jak się te rzeczy ten włączało? Te slow motionowe beczki czy tam co? Mementos, o! Game help. Flow motion froze, o. Nie to. Fizyzik. No. Tak, oglądałem całego Directa. No ci powiem tak, nie powiem, że jestem rozczarowany, bo bym skłamał. A! Trójkąt i kółko. Instynktowne. Sześćko... O Jezu! Ja kiedyś... Miałem w zwyczaju wstawiać sobie Pepsi do zamrażarki, żeby mi się szybciej chłodziła. I czasami zapominałem wyjąć. Wskutek czego robił mi się sopel lodu o smaku coli. Nie można się... No się spodziewałem się. Bo myślałem o rzeczach, które tak, że fajnie by były, jakby były. Ale niekoniecznie byłem jak takie, że o, na pewno to pokażą i w ogóle jestem rozczarowany, że tego nie było. Nie, nie ma raczej czegoś takiego. O, bo to jest ten! Blade Charge, to jest... To jest przecież jeden z późniejszych stylów w Barbie Sleepie. What the fuck? What the actual fuck? Fajnie, że można sobie ten ze zwykłego Linka zrobić Blade Charge'a. Naprawdę doceniam. Directy Splatoon 3. Nowa postać Smashu, Pyra z Iron Blade Chronicles. Kilka mniejszych gier, Mario Golf. Nic porywającego, ale mówię, ja też się... Myślałem, że może ogłoszą tego Great Ace Attorney Chronicles, skoro już no, to nie jest raczej wielką niespodzianką, że to istnieje. Może informacje na ten Breath of the Wilda, może jakieś informacje z developmentu Metroida Prime 4, no, takie rzeczy. Benis mi zlevelował. Project Triangle może być ciekawe. Wziąć sobie Darksling czy poczekać? To jest... Chyba poczekamy sobie w kierunku dalszych komend. Doktor Kummer może już item boosta sobie wziąć. Czy to nie jest w ogóle wybijające? Ja wiem, marudzę na Dream Eaterów, ale jest ku temu powód. Czy to nie jest wybijające z rozgrywki? Zamiast dostawać umiejętności i komendy w biegu, to trzeba co chwilę się zatrzymywać i odhaczać te punkty na tablicy. Głupie to jest, Timo, nie lubię tego, nie przepadam. Light screen i tu jest defense boost. Możemy iść tędy, bo tu jest item boost i tu jest slow i tu jest spark. Ale no...
A no dobra, chodźmy tędy. Ja honestly miałem małą nadzieję, że to, co oni pokazują, co okazało się być Project Triangle Strategy, że to jest... że jest taboki. Nie mam materiału. Fuck! Że to jest... co to jest? Heavy rap? Może być. Dajmy jakąś komendę? Może... Confuse? Magic plus jeden. Może jeden potion? HP... potion. Sleep? Może confuse. Jako, że i tak komend się nie melduje, to... Miałem nadzieję, że to będzie Final Fantasy Tactics nowe po prostu, zamiast jakiegoś nowego IP, bo ludzie bardzo, bardzo oczekują, jakby... Wiem, że są fani Tacticsów, którzy są trochę słoni. Dobra, jak go nazwać? Czy ktoś chce Dipsy, czy ja mam go sam nazwać? Tego... Serpenta. Give your new spirit a name. O Boże. Nie, już mam ten, już mam nazwę, już mam pomysł. Gdzie są? Tu są. Ej, śpisz? Dobra, więc mamy nowego przyjaciela. Sobie wymienimy. Bo Benis XD jest na 6. Ten przyjaciel jest na 4, więc go wrzucimy na chwilę za Benisa. On jest B, a reszta jest E. Nie wiem, co to oznacza, ale niech będzie. Co ty masz na swoim linkboardzie? Ej, śpisz. Czy ciebie można pomiziać? Można. Hydra? Get up on the Hydra's back! Tuk, 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 tuk. Ha, gili, gili. Pora na gili, gili. Kionko gili, gili. Tak, 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 tak. Kiedy się, kurwa, obudzisz martwy w przestrzeni kosmicznej. Tak, tak. Rarity? I don't know. UR plus. Ej, śpisz, ma 8 link. Faja! What a in the fire! Slow block. Magic boost. Fire screen. Fire boost. Fire screen. Fire boost. Fire. Underwhelming fuj jest ten, ej, śpisz. Fire i mnóstwo fire boostów. Takie se. No ale żeby mieć różnorodność, to będziemy go mieć levelować. O, to jest serduszko, zobaczcie. To jest tam na mapie. To jest jakaś struktura w kształcie serca właśnie. Quick Blitz jest dobrą komendą na ten etap. No. A właśnie, zaraz będziemy pewnie dropować. Jezu. Kto pomyślał o tym, że ta mechanika jest dobra w jakikolwiek sposób? Narzekam za dużo, muszę pozytywnie do tego podejść. Stay positive, have confidence. Have confidence. Confidence to był jak wsypywałem sobie kwasek cytrynowy do kolki. To wtedy byłem bardzo confident. A później się napiłem i byłem jak no confidence. Ale teraz mi z kolei kusi sprawdzić. A, bo to było...
Myślałem, że jakieś fajne komendy odpalał, to był zwykły strojk, ale to mogę. Hej, śpisz! O, latam. Ale fajne. Bloki chocolate. Juuu! Ale to jest scam, że nie mogę... że nie mogę... latać, tylko mam skrzydełka. Wcisnę strzeliło do głowy. Ja nie wiem, ja nie myślę po prostu, okej? Okay? Nie wiem, czy to jest... Nie wiem, czy to jest coś dziwnego, honestly. Myślałem, że jesteście już przyzwyczajeni. Że jestem niespełna rozumu. Co my tu mamy? Candy goggles, okej. Okay. Goggles. Wow, what the fuck? Co to było? Intrepid fragment, czyli kolejny taki crafting material, powiedzmy. A co ja... Co ja mówiłem? Co ja zacząłem mówić? Już nawet nie pamiętam. Czy chcesz czegoś spróbować? Nie, że teraz muszę spróbować z mniejszą ilością kwasku po prostu. O to mi chyba chodziło. Lewek będzie silny. Nie no, jak lewek będzie, to nie będę go jechał, nawet jak faktycznie będzie stopałe, to powiem, że ma redeeming qualities, okej? Okay? Żeby ci nie było smutno. Dobra, idziemy dalej. Te lokacje są specjalnie takie duże, żeby używać jak najwięcej flow motion. Op, trochę obrywam. Fajnie byłoby znaleźć save point przed tym, przed kolejnym dropem. Jak patrzę, oho! In before będę bardzo rozczarowany. Hopla! By the way, słuchajcie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli w planach mieć auto, to moja rada dla was jest taka, że nigdy nie chciejcie mieć auta w zimę. I swear to fuck, nie warto jest. Kiraga 2... to nie tak źle, to bardzo dobrze nawet powiedziałbym. Hejsty to jest zawsze plus. Nie mam medali. Kuma panda. Haha, kumer panda. Fajnie, w takim razie... zamarzły mi drzwi do samochodu i ja musiałem się nieźle posiłać, żeby je otworzyć, to po pierwsze. Po drugie musiałem odświeżać, a większość tam to był twardy lód, a nie śnieg. Więc cóż, hehe, oblodzisz, było w pełnym efekcie. Flikrasz. Krakarciana? Are you fucking serious? Krakarciana? What? Flikrasz Basics. O mój Boże, to jest Greg. O nie. Czekajcie, bo chyba muszę coś zrobić. Wybrać skola. Teczkę kwasku, tak ciu. No teraz sobie dosłownie na czubeczek nałożyłem. Zobaczymy, jak teraz będzie. Just the tip. To już jest bardziej sensowne.
to już jest bardziej sensowne. To actually zmierza w dobrą stronę. Jest całkiem niezłe. A jakby tak łyżeczkę na butelkę coli, to może by wtedy się tak bardziej równomiernie rozłożył ten kwasek. Not bad. Okej. Action gauge. Czyli defense. Okej, czyli tak w to się gra. Że karty ewoluują po prostu, jak się zblokuje wyższym tym. Okej. Back your opponents move with a higher value card. Czyli Chain of Memories! To jest Chain of Memories! To jest Chain of Memories! Nie! Dalej, reload cards or attack spirits into battle, czyli możemy przeładowywać karty i rzucać inne duszki do walki, okej. Okay. Trzymać trójkąt, żeby przeładować karty. I L-ką można wybierać inne duszki, okej. Okay. Karty przeładowują się automatycznie dla duchów, którzy są na duszku, które są na ławce. Na rezerwie. I see. Dobra, możemy spróbować jakąś jedną przykładową, jedny przykładowy turniej, Training Cup. Co za team? Ej, śpisz, doktor Kumer i Sylwia. Może być. Komentatuj to, nie dam rady, to jest Psychology is Sitting. Doktor Kumer spuszcza potężny wpierdol. Okej. Teraz się wymieniamy, powiedzmy. Okej, okay, teraz ty jesteś. A, muszę odczekać, żeby się ten, żeby się... Mega Flare? Oh, what the fuck? Doktor Kumer with the Mega Flare! Jeszcze raz! Jezus Maria! Okay. Przyznam, że to jest nieco bardziej sprytne niż ten. Niż Chain of Memories. Jest troszeczkę bardziej. Więcej akcji, troszeczkę bym powiedział w tym. Mega Flare! Holy shit. Don't fuck with the science! Don't fuck with this senator! Shake it off? Okay. I teraz znowu zmieniamy się na... nietoperka, na Sylwię. O Boże, duel! Okej, okay, udało mi się, jakoś, it's fine. Łatwo. Massive damage.
I wygranko, jej, Yugi, jesteś mistrzem gry, ja teraz idę spać. Pa para 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 pa 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 pa. 95% danych ataków. Are you serious? Ja nie wiem, co ja robiłem. Mamy nowy turniej. Nie, idę stąd. Jak bardzo to jest wymagane do jakichś fajnych, super rzeczy? No pewnie medale się za to dostaje, co nie? No... Mogę już... mieć przepis na Kuma Pandę. Ale chyba podziękuję. Zapiszemy. Mamy dużo muni. Okay, co stoi za tymi drzwiami, a? A to jest zwykły sklep. Okej. Okay. Ja tu nic ciekawego jeszcze do... Sylwia Riku, Dr. Kummer. Zmienimy chyba sobie... Nie, może... Znaczy, Eśpisz chce w głównym party. Może za... Wielka cyka. Za Kummera na razie. Jak tam ich ability linki? 48 punktów. 33 punkty, to już możemy fire wrzucić. Kummer ma 50. HP boost, gimme. No i spoko. Jest jakiś tam... Powolne poczucie postępu jest. Nie powiem, że nie. Okej, mamy tutaj... Fabularne się dzieją rzeczy. Over there. Hey! We should stick together. Perfect. No. You can't expect me to... O! Oh. Hey. Cheeky. No way. How did you get here? Who are you? By choice or chance, you cannot control what you are not aware of. This wakeless sleep will be your prison. To wander forever. Czemu się cofasz? Walcz! Riku, for fuck's sake. Riku! Don't you listen to that punk! Shiki's gonna be fine. She told me what's up. Hoodie here set this whole thing up, yo. He promised to send Shiki back to our world, and you was the cost of travel. Yo, this is seriously one half-baked excuse for a mission. Ten slang boli mnie trochę w uszy. W oczy? W uszy! O, okej. Okay. To on zdejmuje kaptur na tyle szybko. Who are you? I see. Kurczę, kto to może być? Drodzy widzowie, którzy śledzą tę serię. Luna's going ape shit. I'm really sorry. It's all right. Beat. I got this, yo. O Boże, już boss? No, Luna generalnie jest wielką wielbicielką. Delikatnie rzecz ujmując. Tego pana, który się pojawił na ekranie. Kim ten tajemniczy Afroameryk, co nie? Jezus, co się dzieje? Mamy bossa, to na pewno. Monkę. Return to Monkę. A wiecie, że musimy wygrać przed czasem, zanim się zdropniemy, bo inaczej powtórka. Tak, basically przygoda Luny z całym uniwersum zaczęła się od tego, że właśnie ten pan się pojawił w sugerowanych na YouTubie. Tak naprawdę nobody chciałbym. Fajnie by było. Yeah.
byłby całkiem fine nobody. Okej, dobra. Bosik pokonany, więcej miejsc w deku, więcej HP. No i ten. Bo ja zastanawiałem się, czy nie mówić imienia tego postaci od początku. Ale... Husbando reasons. Dim wie! Hey, what is this? O! To jest ten. Joshua Joestar. Deku i Sora. What are we seeing? This is so messed up, man. She's right here in front of me, and I can't reach her. Power of if your heart's connected, you'll reach her. Właśnie ten właśnie Riku powiedział ten cały Power of Husbando w jednym zdaniu. O, to jest największy crush. No, kiss! Skolność, dostaliśmy nowy Keyblade dla Raiku, I guess. Właśnie moja siła perswazji była trochę niewystarczająca. Bo trzeba było innych bodźców. The world map, okej. Okay. Skończmy sobie może Traverse Town obydwiema postaciami. Czy mogę zmienić... A, tak, mogę po prostu dropnąć się stan. Dropnąć Riku. Sevi nie przekonał, to nobody Sevika przekonał. Yes! Aerial recovery, okej. Okay. Gimme that. I attack gain, powiedzmy. Bo ja jestem zawsze ofensywnie. Silverheart boys with questionable morality. Dziwnym przypadkiem graliśmy ostatnio w Danganronpa 2, ale nie będę spoilował. Takie... Kto ma wiedzieć, ten wie. Dostaliśmy Aerial Recovery, więc bardzo miło. Jest pod kwadratem. W każdej grze Aerial Recovery jest chyba pod innym guzikiem. To jest bardzo dziwne. Dobra, Sora nie ma dodatkowego miejsca w tym. Czy jemu chcę coś wymienić? Spark Dive chyba na Thunder, tak jak ten. I Sliding Dash na Strike Rate. Będzie taki sam deck. Oła. Jak tam nasze duszki? Jak tam... Dziękuję. Zobaczmy, tu jest Cykumers. Dobra, Eśpisz musi jeszcze wejść ze Benisa. I myślę, że... Teraz zmieni trochę Sylwię, bo wcześniej zmieniał doktora Kumera. Ja się zastanę przy tym zestawie tych Dream Eaterów, chociaż... Jak się da tworzyć, to będę tworzył. Będę najwyżej ich wymieniał. Im więcej, tym lepiej, honestly. O, co to jest? Tamaship. Spanko. Jest spanko, jest Toximander. Okej. Okay. Dobra, to zrobimy sobie może jedno spanko. Z jedną Commando Fire. Bo mamy dwie i nie korzystam z żadnej, więc... Jak mówiłeś o mówieniu imienia Husbando, to się wyłączyłam na chwilkę, że może potrudzić. Mówiłem, że... Myślałem, czy powiedzieć, na razie sobie odpuszczę. Powiem tak, jakby... Jak to by się wymsknie, to nie będę miał nic... Nie będę ci nic zarzucał. Ale sam raczej nie będę mówił. Zawsze możesz po prostu mówić na niego per Husbando. Dobra, give your new spirit a name. Czy ktoś chce owce? Bebe! Thank you.
Lama. Mogę ich pod paragraf podciągnąć. O Jezu. Sześćdziesiona. Dawaj owo. Może być. To jest ten. To jest... tak z kolei Elon Musk nazwie swoje drugie dziecko. Dobra. Mamy jeszcze chyba... Możemy zrobić jeszcze... O Boże, Kuma Panda. Tylko trzeba więcej Vibrant Fantasy. Możemy zrobić chyba z tych Vibrant Fragmentów... A już nie możemy. Kurczę. Dobra, to co? Jakie mamy poziomy teraz? Może za dużo czasu mi schodzi na te spirity? Co to ma być? Nie wiem nawet, jak będę ten Monkę albo Darki. Dobra, owo jest na czwartym. Saboteur. Sylwia to sabotażysta. Ale to też zrobimy tej podmiankę w takim razie, niech się dolewelują. Jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio utkwiliśmy na jakieś 5000 lat. Musimy znaleźć Neku. Wow, dlaczego mi ten nie wszedł? Flow motion. Jaki jest najwyższy poziom? To jest trochę jak ten, wall jumpowanie w Metroidzie. Okej. Stąd to widzę, że żeśmy przychodzili, kurde no. Gdzie jest stąd wyjście jakieś, honestly? To wygląda, jakby coś miało być. Czekajcie. Tam, okej, dobra, widzę już chyba. Strzałeczko jest pokazane. Taki kurczę jak... Ej, by the way, pamiętacie o harcach na pecety? Jak się nie gada o harcach na pecety nagle i kurczę się skupi na mapie, to wow, zobaczcie, znaleźliśmy wyjście, holy shit. Harcy na pecety, jest. Zapomniałem, że mamy to pod komendą. Wyleźliśmy stąd w końcu, matko boska, trochę nam to zajęło. To będziemy slingshotować.
Na razie powiem wam po tym pierwszym świecie, po tym pierwszej połowie pierwszego świata, że jak na to, że Dream Drop Distance ma swoje problemy, głównie związane z limiterami, z tym, że jednak to nie jest system walki z takiej dwójki czy trójki i na tym już cierpi, to gra się, kurczę, przyjemnie. Flow motion fajnie robi. Bardzo dobrze, że dodali ten flow motion. Bardzo lubię tę mechanikę. To jest świetny dodatek, moim zdaniem. I taka naturalna ekspansja umiejętności Sory, który w sumie w dwójce już był całkiem akrobatyczny, tak? Dużo miał umiejętności związanych z poruszaniem się, więc jakby to, co teraz oferuje Dream Drop Distance, to jest bardzo naturalna kontynuacja tego. Okej, dobra, game broken, thank you very much. Dobra, gdzie są moje balony? I mean, you know. To nie ma... Zostałem oszukany. To były z silikonu, nie. Bo myślałem, że dostałem jedną z najbardziej przypakowanych komend w grze, balun, ale dostałem jakiś inny balun. Tak zwany talun na kurwy i balun. Śpisz, level up! Dobrze. To teraz, śpisz, dawaj abilitkę z Linka. Okej, okay, HP boost, zawsze na plus. Owieczka ma slep. Magic haste, kurczę, i to na 30 punktach tylko. Magic boost, sleep block, defense boost, slow block, sleepra, pewnie to jest sleepga. Nie powiedziałbym, że worf, ale ten magic haste tutaj dla owieczki jest na pewno worf. Więc chodź tu za. Może śpisz, bo on jest taki mało w sumie ekscytujący dla mnie. No właśnie, on powinien być w Fourth District, ale ja go nie znalazłem wtedy tam. Może jako Sora go znajdę, bo to przecież są inne ten. Inne trochę światy, strony światów. To jest ten strona B winyla. Chociaż tu też jest ta serduszkowa fontanna, ale... Skrzynki, jak coś, to chyba dostajemy inne niż tutaj dostawał Raiku. No, Fourth District. Tak, to mówię. Tam jako Riku byłem i tam nic nie było. Jako Riku, przynajmniej. Właśnie, bo tu mamy rozgłęziające ścieżki, holy shit. Wisloud! I kolejna grupka przeciwników. Właśnie. Dobrze kojarzy, że jutro ma być jakieś ocieplenie klimatu w końcu? Że jakieś plusowe temperatury będą? Proszę, powiedzcie, że tak. To zależy gdzie. Warsaw, City at War. U mnie dalej minus się, oczywiście nie minus, plus 7. Wow. Trochę skam. W Warszawie chyba... nie wiem, czy mi śnieg stopnieje z samochodu. God damn it. Rivalscado open! Strike rate. No, kolejny. Ale to jest dobra komenda, by bonyć co bonyć. Ja zaraz sprawdzę szybko Weather Report u siebie na telefonie.
Z minus 11 w nocy. Ma być jeden stopień od po południu, od jednego stopnia. No, niech będzie. To już są plusowe temperatury. Już mi odtaje trochę ten wóz. A tu nie mogę ten, bo są sztuczne blokady. To jest trochę jarring. Trochę to jest takie wybijające się, biorąc pod uwagę, ile mamy swobody ruchu i nagle... O, o, niewidzialna ściana. Nope. To jeszcze tak bardzo kijowo zrobione. W sensie, że w ogóle nie stanowi ta bariera problemu dla Sory do przeskoczenia z slow motion. To powinno było być coś innego w tym miejscu. Nie było może aż tak rzucające się w oczy. Tu jest skrzyneczka. Shield cookie. Ciacho. Ciekawe, czy ten, czy Sora również będzie miał bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Husbando. Będę go tak nazywał, bo po prostu... On mi pasuje. Albo gość w kapturze, albo Husbando. Nie jest to bynajmniej mój Husbando, ale... Wpływ pewnej osoby współkomentującej ze mną się na mnie odbija. Nie chcę się bondować. Czekaj, czyżby? A, what do you mean? Czyżby? Komendy, quick, wiem, to jest pewnie komenda, to jest balon. Tak, byczki, to balon dostaliśmy właśnie. Jep. No, mogło się zdarzyć. Tu jest jeszcze skrzyneczka. No, mamy lodo. A, Husbando, no tak. Virgil, uwu. Można je chyba odbijać? Nie można. Ale se wiszą, stoją. Nie no, Virgil to jest ten. Virgil daje mi motywację. Ja co z Virgilem po prostu mówimy o ten, do Husbando. No to trzeba też wspomnieć o tym Husbando. O, Koloseum. No, już graliśmy w karty jako Riku, come on. Ale to jest Rhyme. Hey, any chance you're Neku's partner? Huh? I'm not really sure. All I know is that my name is Rhyme. You mean you've lost your memory? Yep. Oh. Spoko, znam kogoś, kto może ci poskładać. Cześć, no Namine. You know what they always say? Sometimes memories just need a little help getting out. Yeah. That's true. A little help. I know. Maybe Neku can jog your memory. Come on, Rhyme, let's go find him. Także znaleźliśmy Rhyme. On a dime. Teraz musimy znaleźć Neku. Zapis. Pora na gili. I dostaliśmy drop minot. Drop minoty zbijają nasz wskaźnik dropu, więc one są całkiem przydatne w sumie. Co to jest za jakiś świrus? Hopla! Owieczka dostała 5. A Benis dostał... Znaczy, Kumer dostał 6. Więc... Jaki Kumer ma ten...
Obitling, bo to są to jest ważne, żeby dobrze się wylewelować. Sleep Block, Time Bomb. Time Bomb brzmi ciekawiej, chyba sobie poczekamy na Time Bombę. Okej, mamy slep i za jeden dosłownie link point będziemy mieli Magic Haste. Eśpisz ma Fire Boost, to już sobie ten też dorzucę. Menu Change Party. Wrócimy na chwilę. O! Sylwię możemy wrzucić, bo ona jeszcze tam, ona jeszcze ma piąty. Ale jeszcze szybko sprawdzę, jakie Benis ma umiejętności na swojej tablicy. Sylwia ma 58 i może mieć teraz Dark Screen, który prowadzi do Magic Boosta, albo Zero Gravity. Zero Gravity może być całkiem w porządku. Ja lubiłem tę komendę w Birth by Sleep. Zawsze lubię wybierać sobie Zero Gravity. No, no to są takie Pokémony kinda, wersja bardzo light, bez cukru, z kwaskiem cytrynowym. To był save point? Tam był save point, dobra. Whatevs. Jeżeli wierzyć temu, co widzieliśmy wcześniej, to gdzieś tutaj powinniśmy nadzieć się na Neku i na Joshua. Hey, Neku, it's you. Sora. Yo. What? You actually still trust me? Of course I do. Oczywiście, jestem najbardziej naiwną postacią w tym uniwersum. That guy in the black coat? He said he could send me home. Me and my partner. Okay, I believe you. You to him first. Sorry. No big deal. Okay, I believe you. When it really mattered, you stood up for me. And besides, we're friends, right? Naprawdę chciałbym, żeby to działało. Godzinkę pogadam ze stypiarzem już, a psia psiele. Woohoo! Jezu Chryste. Oh, hey, Neku. This here is Rhyme. Is she your game partner? No. Sorry. I'm teamed up with somebody else. Mi kumple! Rhyme. Co to był za jakiś logout? What? O! To z bando! Neku! A on co kapturę nie zdejmuje. Nie ma takiego efektu. Monkę! Monki! Monkey, tu! Out of my way! Ale fajny ten. Fajny ten. Fajny. To chciałem powiedzieć, fajny. Thank you for coming to my TED Talk. Też był fajny. Chodzi mi o to, że otoczenie jest całkiem ciekawie wyglądające, bardzo ładnie. On ma chyba więcej HP-ków, czy nie? Ej, ej, o! Najman! Stanowski! Prawy sierpniowy! Co jest? Halo? Ten Rape Man Exe? Czy to ty? Badaj, dobranoc się dzieje, że jeszcze gdzieś tam jesteś i śpisz. Jaka pieność! O mój Boże! Jaka pieność groźna, o nie! Znaczy mi się wydaje, że on ma więcej HP, jak z nim walczyliśmy jako Riku. Czy balony mi się aktywowały? Cure. Quick Blitz. Możemy go wystrzelić. Ju! Oj, więcej hapsów, no. Hej!
Młotek. Muzyka jest w sumie całkiem ładna do nawet takich normalnych walk. I powinien być koniec. Pięknie. HP, deck capacity. Ale Jerychon, a jeszcze Kingdom Hearts na PC. Tak ja kurwie, ale dobrze, ale super. Ale będzie kupowane. Okej, czyli zrobiliśmy też część Sory. Bardzo ładnie dzisiaj nam poszło w sumie. To wszystko moc kwasku cytrynowego. Ej, ej, ej. Ale jak sobie pomyślę o tej jednej całej łyżeczce, to mnie aż krzywi znowu. Jak wygląda? Mam go na dysku i póki co, to tyle w sumie. Riku! Muszę wziąć i go pociąć najpierw na ten... na... Hold on, Sora. Joshua. Na części. Hello, Neku. How long the days without you have felt? Joshua Joestar. Nie, nie będzie Lost. I'm glad you're okay. Neku, do you know this guy? Yeah. Joshua. He's my friend. Okay. Okay. Are you the one who took Rhyme away? And why do you know my name? If you'd like to settle down for a sec, I'll field your questions one at a time. Let's start with Rhyme. I'm hanging on to her dreams for her. They're my portal. Huh? Let's just say her dreams are a gateway between worlds. Proszę, mów do mnie więcej językiem. Next question. Confusion. How could I possibly know your name, right? This town has a little secret. It only appears when someone out there has need of it has something from everybody. I'll spare IGN. You the details, but right now it's made up of my dreams. So of course I know you. I dreamed ale you skąd... I know ale skąd go wyśniłeś? Jak go sobie wyśniłeś? Really? Skąd go znasz poza snem? Well, yeah. I'm kind of omniscient. Then where is he? He's right inside this. O, to jest teraz ta scenka z tym, z Husbando. Co się działa w tym? Another Traverse Town? To jest w sumie całkiem fajne. Can I get there with your portal thing? Sad to say, it won't work for you. My portal thing only opens for the one with Rhyme's dreams. In this projection, you're seeing another. Lubię taki taką łączność fabularną. As for how łączność fabularną w Harcach, I have a feeling you'll need to ask. Nie no. This guy. Him again. Okej, okay, jest i on. Who's that? Nie, ale fajne jest to, że właśnie wydarzenia z... które widzieliśmy wcześniej pojawiają się też tutaj. Riku. Kapitan Planeta. Matt McMuscles. Mimusles. Kiss now, goddammit. No Sora i Riku to już dawno powinni. Zgadzam się. Co to będzie teraz? Opening do Twewy? To jest to jakiś motyw z Twewy, prawda? In their world, something happened that brought their existence to an end. To keep them from fading all together, I gathered up the very last remnants of their ale czyich? Kogo? And looked for a place to give them refuge. It was then this world appeared to answer. No, czyli Traverse Town pełni taką funkcję jak w jedynce. W Harcach jedynce. Here I thought they might have a chance that the pieces of their dreams could make them whole again. Ludzi z Twewy. Okay. My surprise. When I realized dreams take bodily form in this world, it struck me by linking their dreams. On jest w dwóch miejscach naraz, Joshua? Maybe I could make them exist again. Maybe I could give them another chance. It can't be that simple.
Well, why can't it? By ourselves, we're no one. None of us is a smart. All of us. That's what Japanese proverb says. All they needed was for someone to see them, connect with them. And the two of you were a big part of making it happen. Właśnie. Joshua, just. Ja mogę chcieć spać ten. Spać! Grać w Twewy! Spać w Twewy! O! Nani? Nie wiem, co mu się stało. Ej, śpisz w Twewy! Człowiek anioł, szkoda, że nie koń anioł. Byśmy mieli piękny powrót do korzeni. I mamy dziurkę od klucza. Sleeping keyhole. Ah. Penetracja zakończona sukcesem. One dream is connected to chyba tak, chyba skończyliśmy. Which means we must choose in which sleeping world you will begin. Jezu, ich designy z dwójki są tak dobre. Chrzańcie się z tymi designami z jedynki, Boże święty. No i tak dobrze wyglądają tutaj. Riku to jest taki bisz. Totalnie. Siedem Resident Sleeper światów jest. Wakelessness. Complete this task and return here safely, and I will name you both. Benny Six DDDD. Tak was nazwę. Tak was obydwu nazwę. Okej, czyli skończyliśmy Traverstone. W całości chyba. Cool, complete, complete. Okej. Save. Mapa świata. No to lecimy dalej, mamy jeszcze trochę czasu. Myślę, że dzisiaj skończę kawałek wcześniej, nie równo o 9, tylko jakieś 15 minut wcześniej. Co teraz? Jak to się ładnie... Czekaj. Czekaj. Bo to jest miasto czegoś tam, tylko nie wiem czego. Miasto dzwonów? Miasto dzwonów. Siódmy syn siódmego syna zombie, siódmy opieczy się mógł zagrać w Mega Man X7 i nie warto w takim razie. Jak masz zagrać w Mega Man X7, to nie warto cokolwiek robić. Dobra, słuchajcie, jako że nie chcę próbować dobrej wymowy i się ośmieszyć, to zrobimy wymowę, która jest specjalnie zła i wtedy nie będzie, że nie umiem. Więc La Cité des Cloches. Miasto kloszy. Visit this world. Dzwonnik z Notre Dame tu będzie chyba, right? Ready, set... 15 enemies musimy pokonać, okej. Okay. Jest Hamu... A tu jest Turbu. Uuu, smacznego! Ja jutro będę miał pizzunię, jak do domku pojadę. Będzie pizza jedzona. Oj, tak, byczki. Ach, się nie mogę doczekać. Dzisiaj specjalnie mniej zjadłem, tylko po to, żeby jutro móc się nawpierdzielać. Gdzie są enemies? Tu są.
Here we go. So they're finally here. Performing for you. Okay, ring. Ring open. Cool. Możemy wejść do drugiej kalpy teraz. Megalodon. O Jezu, dzisiaj jak próbowałem wyjechać i miałem auto jakieś takie trochę zagrzebane w śniegu, to tak przy ruszeniu coś, nie wiem, sprzęgło może mi się nagrzało, ale waliło tak, jakbym spalił Megalodona. Jezu, straszne. Ja nie pokazywałem MF-a, tak zwanego motherfuckera na streamie. Stop. What? Who? Me? I've never seen you before. Your name? I'm Sora. Such disgusting attire. I know what you are. Judge Frollo. Sir. What is the matter, Captain Phoebus? Can't you see I am interrogating this gypsy? This kid here? But sir, he's just a boy. I shall be the judge. He's just a chill guy. Now, Captain, did you have something to report to me, or did you not? Yes, sir. Monsters. They've invaded the square. Monsters? I'll take care of it. Hey, wait! It's not safe! Także okej, jesteśmy w tym. This city is overrun. For decades I've worked to purge the city of those wretched gypsies. And now the streets teem with even more disgusting vermin that threaten law and order. No, Frollo nie wygląda zbyt przyjaźnie, to na pewno. Oso motyw walki w Cité des Cloches. Jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Bardzo dobrze się go gra w tym, w Melody of Memory. Co to jest? Co tu się dzieje? Faithline, what the fuck? O co wam chodzi? Zostawcie mnie w spokoju, dajcie mi się bić normalnie. Co my tu możemy dać? Honestly, nie wiem, czy Thunder będzie dobry, chyba. Nowy reality shift. A, no, czyli ten trójkąt kółko, okej, okay, it's fine. It's cool. Zapisywałem. Możemy kupić coś nowego? Czy on nie miał dymka w ogóle dialogowego? What the fuck, dude? Możemy kupić nowe przepisy, no. Arena Seal, Fin Fatale. Fin... To brzmi jak rekinek. Prickle Main. Ale po co nam recipe, skoro... Mamy materiały. Żeby potem kupić ewentualnie, jak wiemy recipe, to później możemy kupić materiały? I guess, że tak to działa. Dobra, jako że nam się jakoś bardzo nie... Dobra, nieważne, spieszy nam się apparently. I co my tu mamy? Okej. I knew it was Dream Eaters. What are you doing? You need to run. Oh no, I couldn't. Today's the festival, and look, I'm the King of Fools. Quasimodo! It's my master. No! Oh, please stop. Why doesn't anything ever go the way I want it to? No, spokojnie, just believe in your friends. Let me help. Huh? Who are you? Esmeralda, I'm a gypsy. Thank you. I'm Sora. Hmm. G.
gypsy witch. Okay. Now you've Żłonik. Got my attention. Żłonik the Hedgehog. Nie zastanawiałem się, co mam powiedzieć. Sorry za taką ciszę nagłą, ale po prostu... A, ostatnio... W ogóle ten tydzień dla mnie jest jakiś taki męczący. Pod tym względem, że... Często się łapię na tym, że w sumie... Potrzebuję chwili, żeby się pomyśleć, co powiedzieć. I w ogóle myślenie mi też nie idzie jakoś najlepiej. Dużo się dzieje. Więc mogę być dzisiaj w nieco gorszej formie. Have to excuse me. O. Słoniu. Przed przemsań. A co my tu mamy? Nie wiem, co ja robiłem tutaj w ogóle. Psychology is sleeping? Trochę tak chyba. Wstaje oklep. Mam trochę więcej komend. A, bo to się robi coś takiego, zobaczcie. Ale fajne, dobra. To mi się bardziej podoba. Mocni klienci. Może trochę więcej flow motion mi się przyda. O! Reality shifts. My tu... Od czego? A, tutaj mogę się jakoś tam... Od tego odbić. Wszędzie jest dzisiaj trochę śnięty. Ale ja trochę I feel him. Zolefant recipe. Czyli to był nasz słoń. I wonder if that guy is all right. Quasi... What was it? Quasimodo. On jest bardzo dużym zwolennikiem kwasku cytrynowego. Quasimodo. Blocky chocolate. Słoń Sarmata. Tak, właśnie myślałem, czy jak go nie złapiemy, to czego nie nazwać Yomaganesha. Okej, okay, Beatlings. Zobaczmy. Sylwia może mi już dać Zero Gravity. I obok tego Confusion Block. Which is okay, I guess. Magic Haste. Gimme. Please. Super. Bardzo fajnie. Hej, śpisz. Sylwia. Dobra. Na razie zostaniemy jeszcze z takim rozkładem. Słonia na deskorolce w endgame'ie. Ten nie był na deskorolce, więc wydaje mi się, że to może być jakaś, nie wiem, ewolucja. O, tutaj mamy Battle Gate'a, czy tam coś w tym stylu. Link Portal. Defeat all the spirits. 20 sekund lub mniej. Gdzie jest sporo ten dzuk? Coś czuję, że mi się nie uda. Chociaż nie uda mi się. W takim czasie. Musiałbym ich zgrupować jakoś i użyć tej komendy, tego reality shifto. Challenge failed. O, da się. Musimy po prostu zrobić tego reality shifto ładnie. Jeżdżenie po głowach przeciwników. Lofty Figment. Proszę mnie kiurnąć. Gdzie jest ten Battle Gate? Ty, no on się chyba nie pojawia raz, tylko... O, oh, come on! Nie lubię! Why? Albo jestem ślepy. Wolałbym być ślepy w tym momencie. Nie chcę, żeby to było... To jest takie jednorazowe. Wejdź spartym, ale to ma sens, nie?
Dobra, na razie wejdziemy sobie tutaj za Quasimodo. Ulala. No mówię, te miejscówki są bardzo duże, aż mam wrażenie, że do przesady. One są naprawdę duże, a śpisz już ma siódmy poziom. Musimy zacząć zmieniać rzeczy w tym czwarty. Sylwia też ma siódmy. Kurczę, jak to szybko leci. Sara dalej ma szósty. Change party. I co my tu mamy? Sylwia jest na siódmym, Espir jest na siódmym, więc wsadzamy Benisa z powrotem. Wsadzamy Benisa z powrotem. I doktora Kumera. Którzy mają już całkiem też solidne chyba te linki. Nie no, spoko, zaraz będzie czochrane. Bo jeszcze muszę o nich zadbać do ten, do zanim skończymy grać. Blocky chocolate. Mam kolejnego. Mam dwóch nowych, trzy nowe chyba duszki. Dwa nowe duszki. Mam owieczkę i mam wąsza. Bo se ich zrobiłem. Dropimy drop me not. To jest całkiem przydatne. Not gonna lie. O! Tego w ogóle można użyć, żeby dostać się na wyższą kondygnację. To mi się podoba. To kondygnację powiedziałem bardzo, bardzo nosowo. Z jakiegoś powodu. Tak są nazwane. Owieczka nazywa się, jak widać, owo, a wąż nazywa się Espir. Op. Cóż za reality shift. I się nazywa... A, i można w sumie nazwy zmieniać chyba, z tego co pamiętam? Hopla! Teraz się przerzucimy na drugą część. Ojej, dobra. Zrobimy to w takim razie starą, sprawdzoną żydowską metodą. Zajdźmy się. Fuck! Drop. Znaczy nie, on się zdropi z powrotem w tym samym miejscu, więc... Bo już widziałem to po tym, jak w Traverse Town to wyglądało. On dosłownie w tym samym miejscu wrócił, co go zostawiłem, więc nie ma problemu, I guess. Ok. No, jeszcze zostało mi pół minutki. I teraz będziemy sobie grali jako Riku. Rajku. O, tu jest ten. A nie, bo to jest wyjście po prostu na... A to jest chyba jakaś inna sekcja? Give me a second. Jop, teraz jesteśmy na wyższym poziomie tej. Dobranoc! Jezu, jaka ta mechanika jest głupia. Balon, ale nie taki, jakbym chciał. Albo to mogło być ten, różne poziomy. O, to się nam przyda. Slow down the drop gauge i magic gain. Confirm. Jako Riku musimy się oddzielnie przemieścić. Możemy też jako Riku robić oddzielny świat zupełnie, ale będziemy szli chyba w kolejności. Dobra, zobaczmy jaką on ma misję. Czy to też będzie 15 tych? Nie, defeat Queen Butterfly, czyli mamy bossa w dive'ach. Jest serious? Nie jestem wielkim fanem. Jak ja z tym walczyć? A okej, ale widzę już, że mogę ich skupać. Uiii! Okej.
Dawaj, dawaj, Riku. Szybciej, szybciej. Nie mogę. Mam spadanko. One się robią aktywne, więc niech nie zraszują. Honestly, jedyne znośne gamishipy to były w dwójce i może trochę w trójce i w dwójce też tylko niektóre. To jest taki pseudo-gamishipowy fragment. Dla mnie to wybija z rytmu po prostu. Zupełnie niezwiązane jakby z główną rozrywką. Rozgrywką. Rozrywką w sumie też, nie ma to zbyt wiele wspólnego. Nie szkaluję, jak ktoś lubi. Ja po prostu nie przepadam. Okay. Huh? You there. Have you seen a gypsy woman? Nope. Sorry. All right. Thanks. Riku już szybko wiedział, co robić. I'm terribly sorry, sir. We've lost her. Slippery vermin. I'm beginning to question having summoned you back from the wars, Captain Phoebus. Captain Penis. No pewnie nie wie, ale... Riku ma dobre serducho. Po prostu. You stood up for me. I'm Esmeralda. Riku. And it's not like I know what a gypsy is. Why are they chasing you? Judge Frollo has been hunting us for years. Sędzia Jolo. We're guilty of nothing but loving our freedom. Yet Frollo hates whatever he can't control. Now he's even brought in fresh blood to torment us. Ktoś naukową nazwę Sosny, nie? Kiedyś znałem. I'd hate to know what darkness drives. Darkness! 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 I think I can imagine. Słowo klucz. Pinus. Tell me more. Pinus. Was he always like this? Pinus, Pinus. I don't give Frollo much thought. But if you'd like, you could try Notre Dame. They say it's a place for answers. O, czy tu będzie ten? Czy tu będzie kolejny afroamerykański chłopiec, buff boy? W tym, w Cité des Cloches? Pinus Wright. Pinus Sylvestris, Dobra. Nie chodzi mi o husbando, chodzi mi o... innych afroamerykańskich chłopców. Muzyka jest bardzo ładna w tym, w Cite. To prawda. No, no, Jezu. That's dedication. Jestem pod wrażeniem. Maybe you should ask the Catives. Ty nie lubisz zwiedzać, sztywna pało. Tak. Nie ma w tej serii, wbrew pozorom, za dużo znaczących osób o opalonej karnacji. Tak, okej. Okay. Fantastycznie. Bardzo się cieszę. Riku to jest sztywny kuton. Ej, powinniśmy mu właśnie dać sztywnego kutona jako party membera, bo przecież nie ma, on ma Eśpisz i Sylwię. A oni już mają duże levele. I nie ma jeszcze jednej komendy. Dlaczego oni nie dzielą między sobą tych deków? Czym się Irychon? Ja teraz mam przez to mniej komend. Are you fucking kidding me? Chłopco sparaliżowany. Sorry.
Hellfire jest chyba tym ogólnie uwielbianym utworem, tak jak widzę. Nie tylko tutaj, ale też po różnych innych częściach community. Tenis. Weapon 3 pass Metal Gear. Metal Gear. You can't be. Właśnie zapominam, że mam te komendy. Miku nawet nie ma balonu, o Boże święty, co za dlamus. Doktor Kummer ma 7, yeah! Ja boi. Dobra. Część party. Ich se zmienimy. Nie. Przepraszam, źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Część party jeszcze raz. Teraz jest dobrze. Well, I mean... Tylko więcej powodów, żeby nienawidzić typa, you know? Chodź tu, ho, Benisku. Chodź, masz swoje. It's time for your dick flattening. Smart cookie. Mądrala, mądraliński. On nas lubi, Fajnie, dobra, koniec zabawy. A Beatlings. Cóż. Light screen, slow. Właśnie on nie ma już takich ekscytujących komend dalej, niestety. Tutaj bym... Chyba pójdziemy sobie tą ścieżką, bo ja chcę wiedzieć, jaki jest sekrecik. Zadychacza. Secret route. Owieczka, kurde. Co to jest? Owieczka ma balun! Stop block magic! Magic haste! Dwa magic hasty! Are you serious? Właśnie powinno być na odwrót. Tak, prawdę powiedziawszy. Dzisiaj jak wracałem ze stacji paliw, ten... Jak już byłem zatankowany i wszystko, miałem taki piękny czwarteczkowy humor i byłem szczęśliwy, że załatwiałem, więc zrobiłem sobie impromptu piosenkę, jak wracałem, bo nie miałem radia włączonego, która składała się ze słów Suck this nuts i Suck medic. Bo... musiałem się wyładować. I to w sumie out of context brzmi jeszcze gorzej. No czasami trzeba po prostu dać upust. Dobra. Wejdziemy sobie jeszcze do katedry. Balon. Nie chcę. Nie chcę. Co my tu mamy? Jesteśmy w katedrze. Is anybody here? Halo? Who are you? Calling. You hear the calling. O, Quasimodo. I'm very sorry, but the Archdeacon is away. Actually, I'm looking for a man named Frollo. Do you know where he is? My master? He said he had business on the outskirts of the city. Do you mean you know him? Oh, yes. He's very kind. Master Frollo saved me. Oh, nie, Tears of the Light. He protects me from the outside world.
He protects you from it? The people out there would be cruel to me. I'm a monster, you know. Is that what Frollo told you? Trust me. Looks can be deceiving. A good friend sees you for who you are. W sumie Riku jest odpowiednią osobą do mówienia Luke Skywalker. On całą dwójkę spędził jako Ansem. Holy shit, symbolizm. Oh no. My master forbids it. I'm not to set foot outside. Are you sure that's what's stopping you? Because I think something else is holding you back. Ask your heart, Quasimodo. Search your feelings. You know it to be true. I'll check the edge of town. Thanks. Wish I could take my own advice. Riku, to jest problem dziejowy. To jest problem po prostu. Najlepsza rada. Zawsze to jest tak, że dajesz ludziom rady, a sam nie chcesz z nich korzystać. Dajesz takie naprawdę legitnie dobre rady, ale sam jesteś takim Nie wiem, czy to zrobisz, Iwana Kum? Śmiało, ja ci nie bronię. Dobra, słuchajcie, będziemy już kończyć. Tak jak mówiłem, chciałem dzisiaj trochę wcześniej. Okej, okay, za tydzień wraca również Luna głosowo. Także będzie zabawnie i przyjemnie, miło i będzie czochrane i tak dalej. Także grał dla was w wersji, dzięki za obecność. W sobotę chyba się normalnie widzimy, w niedzielę chyba też na odpowiednich gierkach, także bądźcie ciepło, cześć!